Już od ponad 2 lat działa strefa historyczna Wolnego Miasta Gdańska. To placówka, która prowadzona jest przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska i ma charakter muzealno-edukacyjno-historyczny. W siedzibie muzeum przy ulicy Piwnej 19/21 można oglądać eksponaty ściśle związane z niezwykłym okresem w historii miasta. Od niedawna przez blisko miesiąc wszyscy odwiedzający to szczególne miejsce mogą poznać Wolne Miasto z niespotykanej perspektywy. Dynamicznie rozwijający się wtedy przemysł stanowi element, z którego mieszkańcy mogą być dumni do dziś. Wystawa Przemysłu Wolnego Miasta Gdańska to szansa, by spojrzeć na historię przez pryzmat handlu i produktów. Dzisiejsza wystawa ma na celu spopularyzowanie informacji podstawowych o tym, co się w naszym mieście działo i o tym, co do dzisiaj możemy na gdańskich korzeniach opierając znaleźć i odtworzyć. Historia Dagomy, historia zakładów doktora Edkera, historia gdańskiego Siemensa. To wszystko to, z czym Państwo możecie zapoznać się w strefie historycznej Wolne Miasto Gdańsk. Ta wystawa to niezwykła gratka, nie tylko dla pasjonatów historii. To szansa, żeby zobaczyć, jak dawniej funkcjonował przemysł i jak prowadzony był handel. Można zapoznać się z firmami, które wtedy działały i z ich produktami. Niektóre z marek istniejące w okresie Wolnego Miasta są dziś obecne na rynku. Na otwarcie wystawy firma Dagoma przygotowała symboliczny poczęstunek. Na dzisiejszej wystawie możemy obejrzeć nie tylko plansze informacyjne mówiące o wybranych działach gdańskiego biznesu przedwojennego, wybranych firmach, ale również zobaczyć całą masę przedmiotów związanych z historią tych firm, a przy okazji spróbować produktów firmy, która jest nie tylko bardzo znana na naszym rynku, firmy Dagoma, ale to jest prawdziwy potentat, jeżeli chodzi o tradycję, biznesową tradycję, bo to jest firma, która powstała jeszcze w XIX wieku. Z dumą muszę powiedzieć, że udało nam się tą markę utrzymać przy życiu, rozwijać ją z nadzieją, że reaktywując wszystkie stare receptury, uda nam się powrócić na rynek polski i nie tylko, tak jak Dagoma robiła to za swoich lat świetności. Podróż w przemysłową przeszłość Wolnego Miasta można odbywać do 9 października. Miasto-państwo zapisało się wielkimi literami w historii Pomorza, co można zaobserwować poprzez ciągłą działalność strefy historycznej. Dodatkowo można podkreślić różnorodność tematów, które można poruszać mówiąc o tym okresie. Dlaczego warto pamiętać o historii Wolnego Miasta Gdańska i wracać do niej podczas podobnych wystaw? No musimy pamiętać, że Wolne Miasto Gdańsk było czymś niezwykłym w historii Gdańska, ale też i w historii Europy. Niewiele było takich państw, miast, które miały swoją okazję zaistnieć na mapie świata. Z tego czasu kupiłem taką broszurę wydaną we Włoszech w latach 20. Była to broszura taka bardzo popularna, Stolice Świata. No i właśnie wśród stolic świata był Gdańsk, ponieważ był stolicą ówczesnego quasi państwa, które było quasi niepodległe, miało pewne atrybuty państwowości. Wydaje mi się, że warto ten fragment historii naszego miasta kultywować i o nim pamiętać. Bardzo często niestety w naszej pamięci Gdańsk tkwi jako miasto hitlerowskie, jako miasto, gdzie prześladowano Polaków, a warto pamiętać, że to miało miejsce dopiero wtedy, kiedy hitlerowcy doszli do władzy. Wcześniej było to miasto koegzystencji wielu kultur, kultury polskiej, kultury żydowskiej, kultury niemieckiej, gdzie ludzie byli po prostu sąsiadami i w tym wielokulturowym mieście żyli właściwie od wieków. Było to również miasto wielu opcji religijnych, wielu konfesji. Wydaje mi się, że właśnie ta tradycja miasta wielu kultur, miasta tolerancji powinna przebić się do dzisiejszych dni i powinniśmy to z niej czerpać. Historia to schodzenie w głąb zamierzchłych czasów, a Wolne Miasto Gdańsk historię ma bogatą i wartą poznania.